Przykleimy znajomą do kanapy, umyj włosy slajmem, pij herbatę z zabawnych kubków i przemyć węża pod czyjś koc. Mamy dzisiaj nowe pomysły na żarty, których twoi znajomi nigdy nie zapomną. Moja kumpela nie może doczekać się obiadu, ale zapomniała, że trwa tydzień robienia sobie kawałów. Nie ma pojęcia, co zaraz się wydarzy. Podaj danie przyjaciółce. Wygląda przepysznie. Próbuję przeciąć kawałek mięsa, ale coś nie działa. Jest takie twarde, że bardziej przypomina podeszwę starego buta. Nie panikuj, dostałaś po prostu trefny kawałek. A tak widelcem też nie chce działać, więc postanawia nie bawić się w zachowanie dobrych manier. Co widzi? Tektura? Chciałaś nakarmić mnie celulozą. Do tego pranka potrzebujesz kawałka tektury i nożyczek. Wytnij kształt porcji mięsa. Zanurz tekturę w upitym jajku. Obtocz w bułce tartej. Umieść kotleta na gorącym oleju i smaż z obu stron. Kiedy panierka będzie gotowa, połóż mięso na talerzu. Dodaj sałatę. Udekoruj świeżym ogórkiem i słodką papryką. Można zacząć kawał. Spodziewasz się gości? Nasza bohaterka jest zaskoczona niespodziewanym pukaniem do drzwi. Kto to może być? Z Judasza zerka na nią czarny charakter. Raju, kto jest tym straszydłem? I czego ode mnie chce? To jasne, że nie otworzy drzwi do złowieszcza wyglądającego nieznajomego. Moja kumpela dzwoni w samą porę. Lubi, gdy mnie odwiedza. Z czego ona się śmieje? Znowu padłam ofiarą żartu? Też chcesz przestraszyć znajomych? Podążaj za naszymi wskazówkami. Wydrukuj twarz wściekłego faceta. Przymocuj do Judasza. Zapukaj głośno i schowaj się za rogiem. Ubaw gwarantowany. Do następnego pomysłu potrzebujesz szerokiej taśmy i pinezek. Zamocuj pasek taśmy do deski klozetowej. Usuń ochronną warstwę. Przymocuj pineski wzdłuż obwodu. To będzie nasz mały sekret. Moja znajoma wbiega do łazienki bez patrzenia, podnosi klapę i siada na desce. Auć, to zdecydowanie nie było miękkie lądowanie. Jak mogłaś? Powiemy ci teraz, jak zaskoczyć koleżankę nietypowym makijażem. Czy ja widzę podwójnie? Czy tobie wyrosła druga para oczu? Weź brązowy eyeliner. Narysuj kontur oczu tuż ponad twoimi brwiami. Nałóż czarny eyeliner na górną powiekę. Namaluj tęczówki. Zaznacz podświetlenia i dopracuj wewnętrzny kącik oczu na biało. Nałóż podkład na skórę dookoła rysunku. Gotowe! Teraz załóż kapelusz i zaskocz wszystkich dookoła. Do tego pranka potrzebujesz szerokiej taśmy i rzecz jasna śpiącej kumpeli. Zamocuj koniec taśmy do ramy łóżka. Rozciągnij taśmę nad znajomą. Zamocuj drugi koniec po przeciwnej stronie. Nakładaj warstwy taśmy w formę klejącej sieci, z której twoja kumpela nieprędko się wydostanie. Uff, to nie było łatwe. A teraz schowajmy się. Wstajemy, wstajemy! Obudzona alarmem, znajoma wreszcie otwiera oczęta, ale nie może się ruszyć. O matko, czy to paraliż senny? O ty, dostanie ci się za to! Niech tylko wydostanę się z tej lepkiej pułapki! Tym razem wydrukuj zdjęcie uśmiechniętej alpaki. Wytnij. Weź kubek i ustaw do góry dnem. Przymocuj do niego zdjęcie zębów. Za pomocą tego zdjęcia zwyczajna przerwa na herbatkę zmienia się w zabawną grę. Oglądanie reakcji znajomej, która niczego się nie spodziewa, jest tego warte. Spytaj jej, czy możesz zrobić zdjęcie. Najważniejsze jest, by nie mrugać. Uśmiech nie jest obowiązkowy. Uśmiech uroczego, puchatego zwierzaka zrobi to za ciebie. Pokaż koleżance efekty waszej fotosesji. Wygląda na to, że nawet nie jest zła, a fotki zdecydowanie przywołują uśmiech. Pora popracować przy komputerze. Rozłóż laptopa. Fuj, co to jest? To obrzydliwe! Do tego pranka potrzebujesz wody i tekturowej tuby. Przetnij rękaw wzdłuż i potnij na części. Rozmocz kawałki w wodzie. Zrób kształt z mokrej tektury. Niech wyschnie w tej pozycji. Weź żółtą i brązową farbę. Nałóż je za pomocą pędzla. Gotowe! Włóż naszą niespodziankę do laptopa i czekaj schowana w pokoju obok. Nie chcesz przecież przegapić reakcji znajomej. Poranny prysznic jest taki relaksujący. A już zdecydowanie moment mycia włosów. Chwila, ale co to za glutek? Paskudne! W miejscu twojego ulubionego szamponu pojawił się obrzydliwy klejący slime. Weź zielonego slajma i butelkę po szamponie. Włóż slajma do butelki małymi porcjami. Zamknij butelkę i połóż fałszywy szampon w łazience, czekając na niczego nieświadomą ofiarę. Tym razem potrzebujesz dwustronnego kosmetycznego lusterka. Dodaj zdjęcie Golluma z Władcy Pierścieni z jednej strony. Połóż lusterko na stoliku koleżanki. Kiedy będzie spała, podkradnij się, obróć lusterko. O niebiosa, co mi się stało? Kim jest ta bestia w moim odbiciu? Ach, to twoja sprawka. Jak mogłaś? Czekasz na wizytę kumpeli? Zaskocz ją żartem prosto z horroru. Otwiera drzwi, a tam czeka na nią przedziwny odźwierny. Koleżanka czuje się niepewnie i odechciało jej się ciebie odwiedzać. Weź balon z helem. Dla twojej wygody możesz przymocować balon sznurkiem do stołu. Użyj taśmy. Namaluj straszną twarz czarnym markerem. Przyklej cienkie kawałki gazy za pomocą dwustronnej taśmy. Przymocuj balon do klamki. Teraz twoi przyjaciele powinni być świadomi tego, że po przekroczeniu twojego progu można spodziewać się wszystkiego. Moja kumpela nie potrafi rozstać się ze swoją komórką. Właśnie zadzwoniła do kogoś i poszła porozmawiać w innym pokoju. Wykorzystajmy chwilę jej nieobecności do wykonania kolejnego żartu. Połóż banknot tak, żeby wystawał spod portfela. Kumpela była tak zadowolona ze znaleziska, że zakończyła rozmowę bez pożegnania. Wow, 300 dolców! Mam parę pomysłów, na co je wydać. Co? Tylko 100? I w dodatku fałszywa. Czy to ładnie dawać i zabierać komuś nadzieję? Teraz nie kupię sobie butów z diamentami. To twoja sprawka. Do tego pranka złóż banknot w ten sposób. Zegnij. Otrzymasz iluzję pliku 100 dolarówek. A tak naprawdę to jeden i ten sam banknot. Moja koleżanka zgłodniała i postanowiła sprawdzić, co ma dobrego w lodówce. Chyba ktoś tu puszował przed nią. Łatwo to zauważyć, bo na podłodze jest rozlana butelka mleka. Co za bałagan! Szybko chwyta za gąbkę i stara się posprzątać ten chaos. Znowu mnie nabrałaś? Potrzebujesz plastikowej butelki. Pomaluj ją na biało, przyklej etykietkę mleka, następnie weź krem do ciała i pistolet na klej na gorąco. Pokryj podłogę klejem, używając pistoletu na klej wyciśnij kałużę. Pomaluj ją na biało i zostaw butelkę koło lodówki, czekając na głodną koleżankę. Teraz użyjemy długiej, elastycznej tasiemki. Zdejmij posłanie z części kanapy. Rozłóż elastyczną tasiemkę, naśladując ruchy węża. Niech końcówka zwisa z kanapy. Przykryj tasiemkę posłaniem. Połóż poduszkę i koc na swoje miejsce. Gdy tylko twoja kumpela zaśnie, po cichu wdrap się na łóżko. Powoli pociągnij za końcówkę tasiemki. Zacznie pełzać niczym wąż pod ciałem koleżanki. Nie ma opcji, żeby tego nie zauważyła. A! Nie znoszę węży! Jak wam się podobały nasze nowe kawały? Daj nam znać w komentarzu, z którego z nich skorzystasz. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić jeszcze więcej pranków od Troom Troom.